Wy jesteście największym pracodawcą na Sądecczyźnie. Jakie wyzwania stoją przed firmą? Bardzo dziękujemy za nagrodę, bardzo dziękuję za też to pytanie. Wyzwania to jest przejście w jak najlepszym stanie przez kryzys, który dzisiaj mamy. Kryzys w branży budowlanej jest widoczny. To jest powiązane z wojną na Ukrainie, to jest powiązane też z wysokimi stopami procentowymi, które służą walce z inflacją, no ale niestety również kredyt hipoteczny staje się niedostępny, a Polacy budują w dużej mierze z kredytu i wspomagają się kredytem, więc jeżeli mamy taki ciąg przyczynowo-skutkowy i jego oddziaływanie na szereg krajów, w których funkcjonujemy, to utrzymanie firmy w dobrej kondycji, zatrudniającej ludzi, mającej zamówienia i zlecenia, no wymaga ciężkiej pracy, to jest nasze wyzwanie. Czym są pracownicy dla Fakro? Są naszą podstawą, są naszym fundamentem. My żyjemy z tego, że pracujemy jako zespół. Zatrudniamy sporo, ponad 3000 ludzi. Jesteśmy aktywni w Polsce, mamy również zakłady produkcyjne zagraniczne i mamy nasze spółki dystrybucyjne za granicą. Dzisiaj większość naszego biznesu to jest biznes eksportowy, ale nie zapominamy też o naszym lokalnym rynku i chcemy realizować marzenia Polaków o ich własnym domu. Chcemy, żeby Polacy się ukorzeniali, byli dumni z Polski, widzieli tu swoje miejsce do rozwoju w różnym wieku, ale zwłaszcza też kierujemy swoją uwagę w kierunku młodych. Takich też zatrudniamy i dla takich też chcemy tę ofertę przedstawiać. Wierzymy, że takie myślenie w kategoriach polskiego kapitału społecznego jest właściwym myśleniem, jest odpowiedzialnym myśleniem. Chcemy, żeby również w tych czasach Polacy wybierali polskie okna, polskie rozwiązania, budowali polskie domy. I tu jest miejsce do rozwoju, i tu jest miejsce do budowania rodzin, własnych firm.